Hej, witajcie po raz kolejny w Dust Elysian Tale. To jest przejście łucznika, czy jak to sobie... nie, łuczników. To jakoś to nazwane. W sumie nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Nie rezonuje ze z tym filarem, więc no dobra. Aha, no żeby zejść na dół, no dobra. Tylko muszę się przyzwyczaić do tych... What? That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Wait, you're right. Look out! We've got company! Whoa! Smoky! Czy coś? Weź ty kurde mindo. Szczerze mówiąc, przydałaby mi się rzecz taka coś w stylu miecz z wampiryzmem, czy coś w tym stylu, albo budowa do tego miecza, co mam, tylko że po prostu z możliwością wysysania nawet głupich 5 punktów tego życia, albo jednego punktu życia, to już tak w sumie prawdopodobnie jakby nawet to było ten, to za każdym innym komem takim większym to pewnie bym dostawał całe życie, no ale przydałoby się to. Jakby na to nie spojrzeć. Dobra. Dobra, wykorzystamy jednego kurczaka. Kurakiem się najemy. Zaraz. A nie, wydawało mi się, myślałem. No mi święcie przekonałem, że coś się działo ze tą skałą. Ale jednak nie. Zaraz, skoro schodzę do tego, to gdzie mógł być? Zara, ale one robią odgłos świni, więc co to są, latające świnie, czy co to jest w końcu? Bo już nie wiem. Co i dostałem? Kurde. Dostałem jakąś włócznię? To są nadal na tym. Pranie. No dobra. Tu nie ma. Chcę znaleźć ten kamień, ten filar, co można rozwalić, bo owoc już wiem gdzie jest, ale gdzie ten filar? Wow. No chyba, że filar jest zaraz za tym kamieniem rezonującym. Ajajaj. W sumie miałoby to sens. On rezonuje na niebiesko. Ja nie mam. Ja mam jakiś czarny i biały, więc. To raczej nie. O to tu chodzi. Tylko. Jest kurde owoc, a nie ma filara? Dziwne. Chyba, że. Gdzieś kompletnie się mylę. Że może być zamiast na dole, być u góry, albo gdzieś. Gdzieś musi być, tylko pytanie brzmi gdzie. O, go tu nie ma. Dobra.
szybciej mogłeś zejść. Nie byłoby 50, tylko o wiele więcej. Czy ja przez przypadek ich wysadziłem w górę gdzieś? Teraz, tutaj coś jest? Coś jest. Tylko nie mogę dolecieć w ten sposób. Pewnie tylko wspinaczka. Z moją odpowiedzią. Tam gdzieś złazi, dobra. Chrzanić go. Nie interesują bardziej uderzenia z combo niż ze z tego. No nie, naprawdę. Kurde. Dobrze. Okej, wracając do tego, co musiałem niestety przerwać. Muszę się nauczyć tego parowania. Żeby było coś z przytrzymaniem tego ataku. Ale żeby to wyszło, to już jest inna kwestia. Uff. Kurde, one na tej ich głosy. Naprawdę to mi przypomina, jakbym walczył z bandą latających świń. Albo czegoś w tym stylu. No. Nie mogę go trafić. No. Okej. Okay. Pry, pry, pry. Posąga mają konkretnego. Trzeba im przyznać. O. Więcej wasz matka nie miała. Ja tam cały czas... Cały czas wyskakują jakieś te... Moje. Takie... Przerwy w pewnej sekundzie, takie rozbłyski... Nie pamiętam właściwie... Pewnie to tłumaczyli, o co chodziło z tymi rozbłyskami, ale... Ja już kompletnie zapomniałem. To powodowało, że nie, level na pewno nie, ale... Może chodzi o sklep? Oj! Kto mi tak dużo odebrał? Ten slime musiał mi tyle odebrać, bo tu nie ma innej opcji. Cała reszta mi nie trafiła, tylko on mnie trafił. Więc... Musiał być to w 100% on. Ja, wiesz. No. Tam na dole była jeszcze jedna ścieżka. Dobrze wiedzieć. Musiałem ją kompletnie zgubić. Tak na wszelki wypadek. No, Bomberman. Nie. To nie te. Jej, wybiło mnie jak... Ja nie mogę. Czekaj.
O! Sprzedawca. I am here to serve. Dobra. Jak się teraz przechodzi między kup a sprzedaj. A, Y, raczej X. Czekaj, czy to sprzedaje też rzeczy, które te. Nie wiem, jakie rzeczy mi są potrzebne, żeby zrobić te. Ale mam zamiar dać mu po jednym z każdego, żeby po prostu mu za niego cokolwiek kupić. Dobra. Zmiana. Plus 1, plus 4 i szczęście. Plus ten. To by się przydało. 1. Większość rzeczy mam schematy i to jest takie... czy warto w ogóle to brać? The materials you've sold me will be quite useful. I'll attempt to restock them as time goes on. I also share my stock with other merchants. With our help, you will save valuable time collecting rarer materials. Thank you. Watch your back, my friend. No dobra. Czyli tak jak myślałem. Nie da się zejść jeszcze głębiej, bo od razu ten podmuch wiatru jest, który przed chwilą mnie wysłał na ten, na odpowiedni poziom, a teraz nie chciał. No ale... Dobra, z tym. Ajek, za blisko. Za blisko, nie ten przycisk. Chciałem zrobić obroty, ale zacząłem wciskać te i tracić pełno żarcia. No dobra. Tylko gdzie tu był skarb? Pokazuje, że jest, tylko pytanie brzmi gdzie. W miejscu, gdzie jest ten sklepikarz nie ma. To gdzie to może być? To jest pytanie. Przy okazji to sobie nabiję. Dobra. Musiałem coś ominąć gdzieś, albo gdzieś wysoko, bardzo wysoko musi być ten skarb. Jakby na to nie spojrzeć. Ja mam chyba... Mam za mało ten... Dobra. Hej! Albo oni są jakimś sposobem, żeby się dostać tam. O, i klucz. Genialnie. Znikło już? Tak, znikło. Czyli tylko czyli jedynym skarbem, który był, to był ten klucz. Dobra. Ale widzę, że tutaj też się odwołując do Castlevanii. Jedynki przynajmniej. Bo tam była zawsze akcja, że jak rozwalałeś wybraną ścianę, to się pojawiały kawałki mięsa, które przywracały ci życie, a tutaj natomiast wyskakują kurczaki. Więc... Dobra, wyjdziemy z tego terenu i... I na tym zakończymy. Powinno być razem z tą przerwą
pomiędzy jednym a tym cały odcinek, ale tutaj obcięli mu głowę. Nieładnie. Piękne dzieło, a oni tak. No ja tam nie przynoszę śmierci i oni po prostu się wysadzają w powietrze. O kurczaki. Kurczaki. Tak. Droga do góry. Skarb. I zapis. Muszę też uważać, że czasami nie było akcji, że oni tutaj będą ten. A tutaj natomiast... A, też na błękitny kamyk. I od razu tylko skarb. Więc trzeba poszukać. Trzeba iść tędy do zapisu. Dobra. To był kolejny odcinek z Dusty and Elysian Tale. Ja widzę się z wami w kolejnym, więc na razie i cześć.